W dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować, jak tworzyć prezentacje zawierające elementy dynamiczne. Elementy dynamiczne tworzy się używając komendy pause lub on slide, czy też specyfikatorów warstw. Te zagadnienia omówiłem w pierwszym filmie. Jeżeli go nie widzieliście, to w tym momencie powinien się pojawić u góry odsyłacz do tego filmu. Dzisiejsza moja prezentacja na pierwszym slajdzie będzie zawierała trójelementowe wyliczenie. No i krótkie przypomnienie z tego, co opowiadałem wam w pierwszym filmie, czyli specyfikatory warstw. Czyli tak, jeżeli chcę, żeby pozycja pierwsza, druga oraz trzecia pojawiały się po kolei, to pozycję numer jeden muszę umieścić we wszystkich warstwach, pozycję drugą w warstwie od drugiej do ostatniej, natomiast ostatnią, trzecią pozycję w warstwie numer 3. Czyli zapisuję to następująco. 1 minus pozycja numer 2 ma być w warstwie drugiej i wszystkich następnych. Natomiast pozycja numer 3 ma być w warstwie ostatniej, czyli trzeciej. No, jeżeli teraz to skompiluję, otrzymuję efekt pojawiających się podpunktów. Pozycja numer 1, pozycja numer 2 i numer 3 w tym momencie są niewidoczne. Przewijam do kolejnej strony, pojawia się kolejna pozycja. Pozycja numer 3 jest niewidoczna. Przewijam do kolejnej strony, pojawia się trzecia pozycja. No, jak pamiętamy z pierwszego filmu, mogę to zapisać skrótowo. Tak. O, używając takiego skrótu składniowego plus minus. No i efekt otrzymany jest dokładnie taki sam. Możliwe jest spowodowanie, ażeby te dotychczas niewidoczne pozycje były wyświetlane w sposób półprzeźroczysty. W tym celu wystarczy w preambule wstawić odpowiednią komendę. O, to jest ta komenda set beamer covered. No i tutaj wpisujemy dynamic. No i zobaczcie, faktycznie uzyskałem ten efekt, o którym wam przed chwilą wspomniałem, czyli pozycje, które do tej pory były niewidoczne, są półprzeźroczyste. No i otrzymujemy właśnie efekt pojawiania się półprzeźroczystych pozycji wyliczenia. Poznaliśmy komendę alert, która umożliwia nam wyróżnianie elementu. Możemy użyć tej komendy po to, żeby uzyskać efekt przemieszczającego się wyróżnienia. W tym celu wpisuję taki oto specyfikator alert add 1, czyli pozycja numer 1 będzie podświetlona, będzie wyróżniona w warstwie numer 1, pozycja numer 2 będzie podświetlona, czy jak kto woli, wyróżniona w warstwie numer 2 i ostatnia w warstwie numer 3. No i zobaczcie, przesuwające się wyróżnienie. Pozycja pierwsza jest wyróżniona. Opowiadamy słuchaczom o pozycji numer 1. Przechodzimy do opowieści o pozycji numer 2, czyli przesuwamy w tym momencie wyróżnienie. No i opowiadamy o ostatnim elemencie tego wyliczenia, czyli pozycji numer 3. A czy da się zrobić tak, żeby pozycje pojawiały się i jednocześnie wyróżniały? Oczywiście jest to możliwe.
robi się to następująco, czyli rozszerzamy specyfikator o następujące wyrażenie, 1 minus i dajemy kreskę pionową. Tutaj wpisujemy 2 minus i dajemy kreskę pionową. No i wpisujemy 3 minus i dajemy kreskę pionową. No i uzyskujemy ten efekt, o którym wspominałem. No, proszę, zobaczcie. Czyli widoczna jest pozycja numer 1 i jest ona jednocześnie podświetlona. Po naciśnięciu klawisza spacji pojawia nam się pozycja numer 2 i podświetlenia przenosi się na pozycję numer 2. Jeszcze raz naciskam spację i podświetlenie przenosi się na pozycję numer 3. Istnieje oczywiście skrót składniowy dla tego efektu. Zaraz zaprezentuję ten skrót. Usuwam specyfikatory warstw z poszczególnych kolumn comment item. No i w obrębie begin itemize podaję następujący parametr. W nawiasach kątowych wpisuję plus minus, kreska pionowa, słówko alert, małpka plus. Taki oto skrót składniowy. No i zobaczmy. Tak, pozycja numer 1 jest widoczna i podświetlona. Przenosi się podświetlenie do pozycji numer 2, która jednocześnie staje się widoczna na ekranie. No i wreszcie pozycja numer 3 zostaje wyświetlona na ekranie i podświetlenie przenosi się na ostatnią pozycję naszego wyliczenia. Dobrze, to teraz spróbuję zastosować ten efekt przemieszczającego się wyróżnienia w obrębie kodu źródłowego programu w języku C++. Czyli mam tutaj komendę alert, która mi podświetliła słówko cout i chcę, żeby słówko endl też było podświetlone. Tak, czyli wstawiam znaki ucieczki do trybu latech, no i komendę alert. Czyli w tym momencie słówko cout, jak i słówko endl są podświetlone i chcę uzyskać efekt przemieszczającego się podświetlenia, czyli muszę wzbogacić te komendy alert o specyfikator warstw, czyli podświetlenie słówka cout ma być w warstwie pierwszej, a podświetlenie słówka endl w warstwie drugiej. No i zobaczmy efekt. Tak, czyli warstwa pierwsza slajdu zawiera podświetlone słówko cout. Naciskam spację, przechodzę do warstwy numer 2. Podświetlenie przenosi się na endl, czyli w trakcie naszego wykładu omawiającego C++, omawiając składniki tego programu, w trakcie naszego wykładu możemy przenosić wyróżnienie na poszczególne elementy i w ten sposób przenosić uwagę słuchaczy na omawiane zagadnienie. Dobrze, to teraz chciałbym uzyskać efekt pojawiania się kodu źródłowego fragment po fragmencie. No bo jeżeli taki kod źródłowy pokażemy słuchaczom w całości, to oni będą zajęci czytaniem, co tam jest napisane, a nie będą zwracać uwagi na to, co my mówimy. Czyli powinniśmy pokazywać takie małe fragmenty tego kodu źródłowego w trakcie jego omawiania. Czyli jak uzyskać efekt pojawiających się linijek, pojawiających się fragmentów kodu, musimy użyć komendy pause. Czyli znowuż pytajniki jako znaki ucieczki do trybu latech. No i tutaj pause w tym miejscu. No i na końcu każdej linijki. Czyli na zasadzie copy paste.
wstawiam tę komendę pause. No dobrze, zobaczmy, jaki efekt żeśmy uzyskali. No jest, pojawia nam się linijka pierwsza. Omawiamy, cóż to takiego hash include, tak? Czyli słuchacze zwracają uwagę tylko na ten fragment slajdu. Przechodzimy do omawiania, cóż to takiego using namespace std, jak się wstawia komentarze w C++. No, teraz funkcja main. No i tutaj troszeczkę przesadziłem, że chciałem efekt linijka po linijce. Dobrze byłoby, żeby słówko main, nazwa funkcji main pojawiała się, a jednocześnie pojawiała się w tym momencie ta pierwsza klamerka. No, czyli tutaj powinienem, o, tutaj w tym miejscu powinienem usunąć komendę pause. No i zobaczmy, tak, pojawia mi się main oraz klamerka i no, i wartałoby, żeby też się pojawiała ta ostatnia, zamykająca prawa klamerka. No, czyli zamiast komendy pause w tym miejscu musimy użyć komendy onSlide. Czyli musimy spowodować, żeby ta klamerka była widoczna w warstwie od określonym numerze do końca. Czyli zaraz sobie policzę, która to będzie numer. Czyli to jest w warstwie numer 1, w warstwie numer 2, warstwa numer, od warstwy numer 3, czyli od warstwy 4. Czyli tutaj muszę napisać on slide 4 minus. No i zobaczmy od początku, tak, pojawia się pierwsza linijka, druga, trzecia, czwarta, piąta oraz siódma i ostatnie naciśnięcie klawisza spacji spowoduje, że pojawia się linijka szósta. No, jak zauważyliście, tutaj w pewnym momencie zaczął się pojawiać tytuł tego listingu. No, to brzydko wygląda, czyli ten tytuł listingu no, powinien być widoczny zawsze i tak samo ta dolna ramka też powinna być widoczna zawsze, czyli ona ma być widoczna zawsze, czyli tutaj powinienem wpisać onSlide bez żadnego specyfikatora. O, tylko tutaj jeszcze pytajnik jako znak ucieczki do trybu latech. No i zobaczmy. No tak, dolna ramka jest widoczna, tytuł listingu jest widoczny, pojawia się druga linijka, trzecia linijka, czwarta, piąta oraz siódma i na samym końcu pojawia się linijka numer 6. Dobrze, kolejne zagadnienie, to chciałem Wam opowiedzieć coś więcej na temat innych komend z obsługą warstw, czyli pierwszą komendę, którą żeśmy poznali, to była komenda onSlide. No, jak widzieliśmy w pierwszym filmie, można było specyfikatory warstw stosować również do komend innych, takich jak na przykład item. No i teraz tak, mam tutaj trzyliterowy napis, no i ta środkowa litera jest argumentem komend, które obsługują specyfikatory warstw. Czyli spróbujmy zobaczyć, co te komendy powodują, jak one działają, czyli uncover, visible, only, invisible, alt oraz temporal. Czyli tak,
komenda uncover odsłania nam ten tekst, który jest argumentem tejże komendy. Czyli ta literka B zostanie odsłonięta w warstwie numer 2. No i w przypadku komendy uncover dla tej litery B zostanie zarezerwowane miejsce we wszystkich innych warstwach, tak? Czyli będzie zarezerwowane miejsce w warstwie numer 1 i w warstwach pozostałych, czyli od 3 do 4. No jak widzimy, jeżeli mamy włączony efekt półprzeźroczystości, tak, czyli przypominam, chodzi mi tutaj o tę oto komendę, czyli jeżeli mamy włączony efekt półprzeźroczystości, to ta litera B będzie właśnie pokazana z zastosowaniem tego efektu w pozostałych warstwach, tak, czyli w warstwie numer 1 będzie ona półprzeźroczysta, w warstwie numer 2 nam się pojawi i w warstwie numer 3 oraz w warstwie numer 4 nadal będzie półprzeźroczysta. Jeżeli chcemy wyłączyć efekt półprzeźroczystości, to zamiast komendy uncover użyjemy visible. Czyli visible działa jak uncover, czyli też rezerwuje miejsce we wszystkich pozostałych warstwach, natomiast w tych wszystkich pozostałych warstwach ten element, w naszym przypadku litera B, będzie niewidoczna. Czyli jesteśmy w warstwie numer 1, zostało zarezerwowane miejsce dla litery B, ona jest w tym momencie niewidoczna, przechodzę do warstwy numer 2 i to w tej warstwie numer 2 ma być widoczna ta litera B, no i ona staje się widoczna, przechodzę do warstwy numer 3 i ona znika, natomiast nie znika zarezerwowane miejsce. No i w warstwie numer 4 również nie znika to zarezerwowane miejsce. No i mamy jeszcze jedną komendę, która obsługuje warstwy, nazywa się ona only. No ona, jak widzimy, powoduje, że dany element, czyli w naszym przypadku litera B, pojawia się tylko w warstwie o podanym numerze, czyli w warstwie numer 2. No i w pozostałych warstwach nie mamy zarezerwowanego miejsca, tak? Czyli w warstwie numer 1 mamy napis AE, litera B nie ma zarezerwowanego miejsca w warstwie numer 1, dlatego tutaj nie ma żadnego odstępu pomiędzy A i E, jak to miało miejsce wyżej. W warstwie numer 2 pojawi nam się teraz litera B, tak, zobaczcie, czyli litera E została przesunięta w prawo. Przechodzę do warstwy numer 3, czyli w warstwie numer 3 litery B już nie ma, czyli znowuż litera E wraca na poprzednie miejsce. W warstwie numer 4 też nie ma litery B, czyli nie było rezerwacji miejsca dla litery B w warstwie pierwszej oraz w warstwie trzeciej i czwartej. No i teraz zamiast uncover visible only możemy używać komendy onSlide dodając odpowiedni znaczek, czyli odpowiednikiem uncover 2 jest onSlide 2. Odpowiednikiem visible 2 jest onSlide plusik 2. Natomiast odpowiednikiem only 2 jest onSlide z gwiazdką, no i dwójka jako specyfikator warstw. Jakie komendy jeszcze nam obsługują specyfikatory warstwy? No, invisible, alt i temporal. No, jak można się domyśleć, komenda invisible powoduje, że dany tekst jest niewidoczny w warstwie, którą żeśmy wyspecyfikowali. Natomiast we wszystkich pozostałych jest on widoczny, czyli litera B zgodnie z tym, co tu jest napisane, powinna być niewidoczna w warstwie numer 2, natomiast widoczna w warstwach pozostałych, czyli w pierwszej, trzeciej oraz czwartej. No to zobaczmy, czyli w warstwie numer 1 ma być widoczna, no jest widoczna, ma zniknąć w warstwie numer 2,
No i jak widzimy, rezerwuje się, jest zarezerwowane miejsce na ten znikający element. W warstwie numer 3 ma już być widoczna. No tak, jest widoczna i w warstwie numer 4 też jest widoczna. No to została nam komenda alt-temporal. To, co podajemy w pierwszej parze klamerek, to jest tekst, który ma się pojawić w warstwie o podanym tutaj numerze, czyli w warstwie o numerze 2 będzie widoczna litera B, natomiast we wszystkich pozostałych warstwach będzie widoczna litera C. Czyli jest to troszeczkę podobne do visible, przy czym visible we wszystkich pozostałych warstwach rezerwował miejsce i to miejsce było puste. Natomiast my możemy sobie powiedzieć, że we wszystkich pozostałych warstwach oprócz warstwy numer 2 ma być widoczna litera C. No, czyli zobaczmy. W warstwie numer 1 ma być widoczna litera C i jest widoczna. W warstwie numer 2 będzie widoczna litera B. No, zgadza się. No i w warstwie numer 3 i 4 znowuż ma być ponownie widoczna litera C. Tak, no zgadza się, warstwa numer 4, też jest widoczne C, zgadza się. No i temporal, jak może działać? No działa następująco, że, o może przejdę do warstwy pierwszej. Dobrze, czyli tak, temporal działa w ten sposób, że w warstwach, które poprzedzają tą, którą żeśmy tu wyspecyfikowali, umieszcza tekst B. W warstwie, której numer widnieje tutaj w nawiasach kątowych, umieszcza ten tekst, czyli C. Natomiast w warstwach o numerach wyższych niż 2, czyli 3 i 4, umieszcza D. No to zobaczmy. W warstwie pierwszej powinno znaleźć się B. No i jest faktycznie B. I teraz, jak przejdę do warstwy numer 2, to powinien się wyświetlić tekst, który jest w tej drugiej parze klamerek. Tak, pojawiło się C w miejsce B. I teraz, jak przejdę do warstwy trzeciej i kolejnych, zamiast C powinno się wyświetlić D. Czyli w warstwie trzeciej mamy D i w warstwie czwartej też mamy D. No i teraz próbuję pokazać zastosowanie tych komend. Mamy twierdzenie, mamy dowód, mamy definicję. No i będę operował na twierdzeniu i na dowodzie przy użyciu poznanych przed chwilą komend. Czyli tak, jeżeli zrobię następująco: only 1 no i jeszcze raz komenda only no jaki efekt uzyskam? No w miejsce twierdzenia pojawi się dowód. No zobaczmy. Tak, mamy twierdzenie, definicja. Definicja jest widoczna zawsze, bo nie użyłem komend ze specyfikatorem warstwy. Tak, czyli mamy twierdzenie, które jest widoczne tylko w warstwie numer 1, a w pozostałych warstwach jest ono niewidoczne i nie rezerwujemy miejsce na twierdzenie, czyli w miejsce twierdzenia pojawia się dowód. Dobrze, co się zmieni, jeżeli zrobię coś takiego: jedynka i minus dopiszę. No, to uzyskujemy efekt pojawiającego się dowodu. No, twierdzenie jest widoczne w tym momencie we wszystkich warstwach, począwszy od pierwszej do ostatniej, no, czyli niezbyt ładnie to wygląda.
Tak, no bo komenda only nie rezerwuje nam miejsca na pojawiający się element, w związku z tym otrzymujemy efekt takiego podskakującego twierdzenia. Jednocześnie definicja przesuwa nam się w dół. Dobrze, to wrócę do oryginalnych wartości tego specyfikatora i zamiast tego użyję komendy visible. Tak, czyli komenda visible rezerwuje mi miejsce w pozostałych warstwach, czyli twierdzenie będzie widoczne tylko w warstwie numer 1 i zostanie zarezerwowane miejsce na to twierdzenie we wszystkich pozostałych, natomiast dowód będzie widoczny tylko w warstwie numer 2, a we wszystkich pozostałych będzie zarezerwowane miejsce. No i zobaczcie, tak, czyli zostało zarezerwowane miejsce we wszystkich warstwach dla dowodu, natomiast sama treść dowodu będzie widoczna tylko w warstwie numer 2, czyli uzyskujemy efekt pojawiającego się dowodu i znikającego twierdzenia. A jak otrzymać efekt, żeby twierdzenie zostawało, pojawiał się dowód? No, wystarczy dać tutaj minus. No i zobaczmy, czy miałem rację. Tak, pojawia się twierdzenie. Ono jest widoczne w warstwie od pierwszej do ostatniej i jest zarezerwowane miejsce dla twierdzenia. Czyli jakbym miał tutaj jakiś tekst poprzedzający, no to zobaczcie. Jak to będzie wyglądało. Tak, no pojawia się dowód. No jak wrócę do tego, co było poprzednio, czyli usunę tego minusa, no to zobaczmy, czy ten tekst poprzedzający będzie w tym samym miejscu. Tak, jeszcze raz, tak, jest tekst poprzedzający, twierdzenie widoczne tylko w warstwie numer 1, w pozostałych warstwach ma być zarezerwowane miejsce, czyli jak zniknie nam twierdzenie, no to pojawi się puste miejsce. No, natomiast tekst poprzedzający nie zmienia swojego położenia.